Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Noemi. Ja witam Was serdecznie z Warszawy. Jedyne, czego żałuję, że nie mogę widzieć Was, nawet online. Jestem pod tym względem dosyć analogowa i zawsze lubię widzieć ludzi, do których mówię po prostu, więc sobie wyobrażam te wszystkie miejsca, z których się łączycie. Mam nadzieję, że to, co będę Wam przekazywać, będzie dla Was pożyteczne, pomoże Wam w pracy, w zmienianiu tego świata na lepsze, bo przecież o to nam wszystkim chodzi. I moje doświadczenie w fundraisingu to jest już ponad 11 lat w pozyskiwaniu funduszy. I to, czym będę się z Wami dzieliła, to jest tak naprawdę esencja mojego doświadczenia. Fundraising jest bardzo, bardzo szeroką dziedziną. Moja specjalizacja dotyczy przede wszystkim filantropii indywidualnej, darczyńców indywidualnych i szeroko bardzo rozumianych partnerstw z biznesem, partnerstw korporacyjnych. Więc to są dziedziny, w których naprawdę przez te wszystkie lata funkcjonowałam, też takiej tak zwanej filantropii, która się z angielska nazywa major donors, to są darczyńcy strategiczni. I robiłam to przez ponad 11 lat na rzecz wspaniałego projektu, wtedy projektu, a obecnie instytucji, która istnieje, którą możecie zobaczyć, którą jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Kiedy ja się przyłączyłam do tego zespołu, to było tylko marzenie, więc ja bardzo rozumiem każdego działacza, który ma jakąś pasję, ma wizję, ma misję, ma to wielkie marzenie i chce je zrealizować, więc przez 11 lat udało się i otworzyć muzeum z ogromnym wkładem prywatnym, który był pozyskiwany właśnie przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Muzeum POLIN powstało jako partnerstwo publiczno-prywatne, więc współpracowaliśmy z darczyńcami z Polski, z całego świata i z biznesem. I to, czym będę się z Wami dzieliła, to jest pewna metoda i chcę mocno podkreślić, to nie jest jedyna słuszna, jest bardzo dużo różnych odłamów i specjalizacji w obrębie fundraisingu i różnych podejść, też takich bardzo już zmarketingowanych, zautomatyzowanych, sprzedażowych. I tutaj zachęcam Was naprawdę do też czerpania i szukania tych źródeł informacji jest bardzo dużo. Możecie też wchodzić na portal ngo.pl, gdzie jest bardzo dużo na temat fundraisingu. A ja, także to, co ja będę mówiła, to jest tak trochę, musicie pamiętać, z mojego doświadczenia, coś, co u mnie działało, coś, co robiłam przez wiele lat. I od 2 lat jestem już takim niezależnym doradcą i pracuję z różnymi organizacjami, dużymi, małymi, instytucjami i też NGO-sami. I doradzam, jak tworzyć takie skuteczne strategie fundraisingowe. Więc o tym będziemy mówić w skrócie, jak przede wszystkim będziemy mówić o tym, jak się przygotować do fundraisingu. I w tym aspekcie będę mówiła o tym, mówiąc o przygotowaniu, będę mówiła o strukturze wewnętrznej, która jest bardzo ważna i będziemy tutaj poruszać właśnie narzędzia cyfrowe, więc od razu muszę troszeczkę zweryfikować tytuł, bo jeżeli ktoś myślał, że nowe technologie fundraisingu, że będę przedstawiać jakieś magiczną aplikację, która w oparciu o sztuczną inteligencję będzie robić ten fundraising za nas, to nie, my go robimy analogowo w pewnym sensie, ale warsztat fundraisera i przygotowanie organizacji jest oparte oczywiście na różnych skutecznych narzędziach cyfrowych i o tym będzie dużo mówić. Polubicie, jeżeli nie pokochacie Excela. Ja już sobie nie wyobrażam, ja humanistka z wykształcenia, nie wyobrażam sobie pracy w ogóle bez Excela i dotkniemy kilku innych narzędzi, które są już bardziej, można powiedzieć, w świecie cyfrowym klasyczne, ale też bardzo szeroko dostępne. Będziemy mówić o tym, jakie są źródła, formy i tryby pozyskiwania funduszy, jak wygląda ten proces pozyskiwania, jaki jest ten ogromny tak naprawdę potencjał, który wnoszą do organizacji darczyńcy i jak ten potencjał wykorzystać, jak skutecznie też raportować. Celem jest tak naprawdę nie tylko pozyskanie finansowania na jedno wydarzenie czy dany projekt, ale celem dla każdej organizacji jest to, żeby zbudować
zbudować wieloletni, trwały, stabilny mechanizm finansowania, który jest zawsze oparty czy uzależniony od społeczności. Od społeczności, która jest zbudowana wokół danej organizacji. Więc też w tej mojej prezentacji będzie spory nacisk na ten aspekt. I teraz, ponieważ temat jest szeroki, dla mnie największym wyzwaniem jest kontrola czasu, bo ja o fundraisingu uwaga, jak mam szkolenia, to jest 6 godzin, więc to jest moje capacity tutaj na mówienie o fundraisingu, więc ja muszę bardzo uważać na czas, więc umówmy się w ten sposób, że ja dotknę, jak mawiał jeden z moich profesorów, skrzydłem motyla, dotknę każdego z tych obszarów kluczowych dla przygotowania dla pracy fundraisingowej, a potem w tej ostatniej części będziecie mi zadawać pytania dotyczące tych rzeczy, których na przykład nie rozwinęłam albo powiedziałam zbyt skrótowo i o których chcielibyście więcej usłyszeć, dobrze? Także tak się umawiamy, zapytujcie sobie, zapisujcie sobie własne pytania i jakieś spostrzeżenia. Na początek zadam pytanie, które też bym prosiła, żebyście odpowiedzieli, ale dopiero na koniec tego webinaru. Czy fundraising to jest proszenie o pieniądze? To jest pytanie podchwytliwe, od razu uprzedzam, więc wstrzymajcie się z szybkimi odpowiedziami. Dlaczego zadaję takie pytanie? Kiedy dopiero startowałam jako fundraiser i uwaga, ja nie byłam fundraiserem wyuczonym, mnie nikt nie przeszkolił tego na żadnej uczelni. Ja byłam po prostu działaczem w organizacji pozarządowej i bardzo mnie interesowała akurat tematyka polsko-żydowska. I tak się złożyło, że pierwszy raz, kiedy trafiłam do zespołu Muzeum Historii Żydów Polskich, nie trafiłam jako fundraiser, tylko jako koordynator programów edukacyjnych. I od tamtego momentu, kiedy musiałam realizować program edukacyjny, który był finansowany przez akurat dwóch darczyńców prywatnych, tak naprawdę zachwyciłam się filantropią i okazało się, że mam te wszystkie jakby umiejętności, które są potrzebne do fundraisingu. I tego fundraisingu uczyłam się w dużej mierze, naprawdę w dużej mierze od samych darczyńców. I może dlatego to jest dla mnie taka bardzo, bardzo jakby bliska pasji dziedzina, nie taka czysto zawodowa. I teraz jeszcze wracając do tego pytania, czy fundraising to proszenie o pieniądze? To tutaj opowiem właśnie, sięgnę do tego wydarzenia z początku mojej pracy jako fundraisera. Byłam na takim wydarzeniu, byłam na wydarzeniu biznesowym i przedstawiałam się, rozmawiałam z kimś, to był, jeżeli dobrze pamiętam, prawnik, zapytał mnie o zawód, ja mówię, że jestem fundraiserem i taki, wiecie, wyraz politowania się wymalował na twarzy i mówi, ojej, tak jakby miał mi powiedzieć, to bardzo przykre, bardzo mi przykro, bo to musi być bardzo upokarzający zawód, tak ciągle prosić o pieniądze. I wiem, że to jest takie częste stereotyp dotyczący fundraisingu, dlatego się do niego odniesiemy i go rozbroimy. Pierwsza część to jest właśnie przygotowanie. To jest ten warsztat, który musimy mieć i musimy się upewnić, czy organizacja jest gotowa na pozyskiwanie funduszy. Kiedy rozmawiam z większością szefów różnych organizacji, to wydaje się, że problemem numer jeden jest tak naprawdę brak pieniędzy, że to jest całe zmartwienie i że gdybyśmy mieli te 100 tysięcy, 50 tysięcy, 200, 300 milion, to wszystkie nasze zmartwienia by odeszły w niepamięć i wszystko by było wspaniale. Natomiast tak naprawdę pieniądze, które pozyskujemy, które otrzymamy, tylko pomnożą czy wyciągną wszelkie problemy, które są w organizacji. I zaraz tu powiem, o co mi chodzi. Zobaczymy to na kolejnych slajdach. Więc od czego musimy zacząć? I uwaga, te wszystkie punkty, które powiem, to nie są jakieś teoretyczne punkty, tylko to jest wszystko z życia wzięte i z obserwacji bardzo wielu organizacji. Naprawdę, pierwsza rzecz, którą musimy bardzo dokładnie wiedzieć, zanim wyjdziemy na tak zwany rynek, to jest to, po co jesteśmy, jaka jest nasza wizja. I naszą wizją nie jest tylko po to, żeby być i robić warsztaty na przykład. To nie jest wizja. Robienie na przykład warsztatów czy takich webinariów to jest zwykłe narzędzie. Bylibyście naprawdę zaskoczeni, jak wiele organizacji nie potrafi odpowiedzieć precyzyjnie albo w ogóle na pytanie, po co istniejemy. Ta wizja jest ogromnie ważna potem przy profilowaniu. Uważaj, słowo profilowanie może się źle kojarzyć, ale w fundraisingu jest to takie typowe, dobre słowo, tak?
Czyli przy ustalaniu, kto może być naszym potencjalnym darczyńcą, kto do nas pasuje, tak? Czy biznesowym, czy indywidualnym. I przy tym profilowaniu jest niezmiernie ważne, aby móc rozpisać swoją wizję, swoją misję na bardzo, im więcej tym lepiej tak naprawdę, wartości, które nas opisują. Czyli pierwsza rzecz, po co my jesteśmy, co my na tym świecie zmieniamy, co my obiecujemy, że nasza praca, bo my tak naprawdę, kiedy wychodzimy zapraszając do współpracy, czy opowiadając o naszym działaniu, my coś obiecujemy, że nasza praca zrealizuje pewną zmianę, wykona to. I musimy umieć to opowiedzieć, musimy jasno umieć powiedzieć, po co jesteśmy, co zmieniamy, jakie są nasze cele strategiczne, dla kogo jesteśmy. I bardzo, im bardziej precyzyjnie potrafimy na te pytania odpowiedzieć i tak myśląc troszeczkę też wychodząc poza przysłowiowego pudełka, patrząc na organizację wieloaspektowo, bo tak naprawdę jak zaczynam warsztaty takie rozwojowe, czy dotyczące strategii fundraisingowej, zawsze od tego zaczynamy. I nawet jeżeli na początku uda się powiedzieć dwie misję, która nie wiem, jest nawet całkiem zgrabnym zdaniem, a potem przechodzimy na poziom wartości, to po pierwszych dwóch wartościach tak naprawdę się rozwiązuje cały worek i okazuje się z pomysłami, nawet nie z pomysłami, ale z opisywaniem siebie, okazuje się, że naprawdę na każdą organizację można spojrzeć z bardzo wielu aspektów. A co to oznacza? Im więcej tych aspektów jest, im więcej jest tych dynamik naszego działania, tym potem jest więcej obszarów, w których możemy naprawdę pozyskiwać finansowanie. I okazuje się, że ten darczyńca może przyjść z bardzo, wręcz sobie przeciw, mogą przychodzić darczyńcy z bardzo różnych stron do naszej organizacji. Więc dlatego jest to bardzo, bardzo istotny moment. Kolejna rzecz to jest ta jakość merytoryczna. My naprawdę musimy być dobrzy w tym, co robimy. I jakość, umieć tę jakość pokazać czy udowodnić. Tutaj przechodzimy do takiego aspektu, który jest mało lubiany w organizacjach, tak zwane mierniki sukcesu, jakieś oceny własnej działalności, weryfikacje, tak? Sprawdzanie poziomu, nie wiem, satysfakcji uczestników, beneficjentów naszych działań. To jest wszystko bardzo istotne, dlatego że my musimy umieć zakomunikować to, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. A ta skuteczność naszej pracy, merytoryczna skuteczność, jest bardzo istotna dla darczyńców. Oni bardzo często, i ci ze świata biznesu stricte, czyli reprezentujący firmy, lub też darczyńcy, czyli osoby, które chcą nam przekazać pieniądze, szczególnie te zamożniejsze, które same robiły biznes, mają takie bardzo inwestorskie podejście do tego i oni lubią przekazywać, lubią wspierać instytucje, które, co do których mają pewność tego, że te pieniądze przyniosą jak największy, mówię w cudzysłowie, zwrot z inwestycji, czyli zrealizują właśnie tę obiecaną rzecz, tę zmianę i musimy umieć pokazać, że faktycznie to sprawdziliśmy, że nasza praca jakoś się przekłada na konkretne osiągnięcia, tak? Czy to są ilościowe osiągnięcia, czy to są osiągnięcia jakościowe. Sprawność zarządcza, bardzo, bardzo istotna, wewnętrzna sprawność zarządcza i ona ma kilka aspektów. Po pierwsze, to jest struktura i znowu struktura, która jest przyjazna dla fundraisingu, niekoniecznie będzie wygodna dla nas. Dlaczego tak mówię? Większość fundacji, na przykład, z którymi miałam do czynienia, takich mniejszych, ale nie tylko, miała strukturę, która była bardzo nietransparentna, nie mówię nie w świetle jakby takim prawnym, tylko pod kątem fundraisingu. To znaczy, na przykład ta sama osoba była fundatorem, prezesem, rada fundacji albo nie istniała, albo była czysto doradcza, czyli mogła coś powiedzieć, wypowiedzieć się, nic nie musiała, nie miała żadnego tak naprawdę nadzorczej czy kontrolnej funkcji. I to jest błąd. Nie może być tak, że wszystko w organizacji wisi na jednej osobie, czy zależy od jednej osoby. Nawet o jak najlepszych chęciach, po prostu to jest niemożliwe, żeby pogodzić te wszystkie dynamiki. Więc nawet jeżeli jesteście małą jakąś organizacją, czy też większą, dbajcie o to, żeby zrobić naprawdę bardzo porządną, pełną, przejrzystą strukturę, że jest osoba, która jest szefem oczywiście odpowiadającym za całość, ale są też przypisane pewne konkretne pola odpowiedzialności, na przykład merytorycznej, programowej do jednej osoby, finansowej, zarządczej do drugiej osoby, tak? Dbajmy o to, jeżeli jesteśmy fundacją, tak? Lepiej jest mieć radę, lepiej jest móc pokazać, że jest jakiś organ, który też nadzoruje naszą pracę, organ, przed którym musimy złożyć, wewnętrzny organ, ale przed którym musimy złożyć jakieś sprawozdanie, pokazać,
wskazać plany roczne, a potem się z tych planów rozliczyć. To jest wszystko struktura. Ja jak doradzam, bo drugą rzeczą, którą robię, oprócz doradzania instytucjom, które pozyskują finansowanie, to drugim aspektem mojej działalności jest doradzanie darczyńcom. I to jest coś, na czym ja, na co my wszyscy po tej drugiej stronie bardzo zwracamy uwagę, tak? Właśnie na ten ład wewnętrzny, na strukturę, integralność, zdolność do sprawozdawczości, w ogóle planowanie finansowe. To jest też bardzo, bardzo często, znaczy nie, często to jest problem. Jeżeli organizacja nie jest w stanie dobrze zabudżetować swojego działania albo nie jest w stanie zrobić czegoś, co się nazywa potocznie cash flow, czyli wiedzieć, powiedzmy, z mamy do pozyskania 500 tysięcy, ale te 500 tysięcy musimy pozyskać, nie wiem, w okresie na przykład roku czy dwóch lat, to my musimy jeszcze wiedzieć, do kiedy potrzebujemy mieć 100 tysięcy, 200 z tych 500, tak? Wiedzieć, w jakich okresach ile pieniędzy musi przyjść. Kolejny aspekt tutaj planowania to jest to, żeby mieć dwie co najmniej albo nawet trzy wersje budżetowe. I to też jest istotne z punktu widzenia darczyńcy, który może zapytać. I to mi się zdarzało, a też jak ja reprezentowałam darczyńcę w kontaktach z organizacją, która miała otrzymać pieniądze. Tak? Czy jest plan, jeżeli dane wydarzenie ma być finansowane z kilku źródeł, czy organizacja jest przygotowana do tego, że ma dwa czy trzy warianty budżetowe, jeżeli pozyska na przykład 80% finansowania albo 50%, tak? To się wszystko sprowadza do tego, czy my potrafimy dobrze zarządzać swoją pracą w środku, dobrze ją planować. Nie tylko w oczach darczyńcy i na jego zapytanie generować nagle coś, tak? Tylko właśnie po to, żeby w ogóle optymalizować swoją własną pracę. Kolejny ważny aspekt to jest wizerunek, skuteczna komunikacja, jak istniejemy na zewnątrz, jak opowiadamy o swoim działaniu. To jeszcze więcej, tutaj się do tego odniosę, a to buduje siłę marki, a to jest bardzo istotne, dlatego że ktokolwiek przychodzi do nas i przekazuje znaczące już fundusze, czy to jest firma, czy to jest fundacja, czy to jest darczyńca indywidualny, on tak naprawdę trochę się przyszywa wizerunkowo do nas, tak? I jest istotne, żeby miał to poczucie, czy miała ta organizacja poczucie, że przyłącza się do bardzo wiarygodnego i takiego dobrze zarządzanego podmiotu i skutecznie się komunikującego. Kolejny punkt to jest społeczność wokół. Społeczność zadowolonych beneficjentów naszych działań. Niezależnie od sektora, w którym działamy, tak? Czy my dobrze budujemy te relacje, czy ci ludzie z nami zostają. To są nasi pierwsi najlepsi ambasadorzy. O tej funkcji ambasadorów będę jeszcze mówiła, bo jest bardzo, bardzo ważna dla fundraisingu. Dotychczasowi darczyńcy, sponsorzy, osoby zaufania publicznego, opiniotwórcze, znane w takim czy innym środowisku, tak? To są wszystko bardzo ważne dla nas relacje i też w pewnym sensie nie chcą instrumentalizować ludzi, ale to są też narzędzia do pozyskiwania funduszy. Mówiąc o tym przygotowaniu wewnętrznym, a tutaj na tym slajdzie chcę Wam pokazać tak bardzo graficznie, po prostu w najprostszy sposób, jak ważna jest praca czy właściwe działanie różnych obszarów fundraisingu. Czasami jak rozmawiam z szefami różnych instytucji, to wydaje mi się, że wiesz, takie podejście, zatrudnię sobie fundraisera i wszystko będzie dobrze. Fundraiser zrobi piękną prezentację, będzie miał trzy spotkania w tygodniu i to oznacza, że będą pieniądze. Nie, to nie jest takie proste i fundraising, i to zawsze bardzo podkreślam, fundraising jest pewną emanacją, wyrasta i trochę zależy od każdego obszaru działania organizacji. Im mniejsza organizacja, tym łatwiej w pewnym sensie. Im większa, tym trudniej. I tutaj Wam wymieniam, ja nazywam roboczo obszar rozwoju i wymieniam te punkty, te komórki, to w różnych strukturach to różnie jest nazywane, prawda? Ale powiedzmy sobie takie pola działania, które są bardzo ważne dla fundraisingu. To jest oczywiście w ogóle samo przywództwo, czy to jest zarząd, czy to jest dyrekcja, ich udział w fundraisingu na poziomie takiej reprezentacji, finalizowania negocjacji, tej pierwszego, jakby nie wiem, opowiadania o projekcie jest bardzo istotny. Dyrektor, dyrektorka
czy osoby w ogóle z takiego zespołowego zarządu powinny bezpośrednio praktycznie pracować z fundraiserem i być tutaj bardzo elastyczne na to, żeby móc bardzo szybko podejmować decyzje, czy spotykać się w takim trybie szybkim. Księgowość, absolutnie, bardzo dużo tematów związanych ze sprawozdawczością. Jeżeli księgowość nie działa szybko, nie działa skutecznie lub nie jest w stanie wygenerować dla fundraisera dobrego, prawidłowego raportu, to jest to bardzo dużym problemem, a zdarzają się także miejsca, że w ogóle na wystawienie faktury sponsoringowej, sponsorskiej się czeka kilka tygodni ze względu na procedury, także to też są, to są konkretne, bardzo już mówię praktycznie utrudnienia dla fundraisingu. Kolejne obszary: IT, komunikacja, marketing, infrastruktura, będziecie zaskoczeni, ale tak, w przypadku organizacji, które mają budynki, w których można honorować darczyńców, infrastruktura miejsca, w których honorujemy darczyńców, jest ogromnie, ogromnie ważne. I oczywiście działy merytoryczne, czyli to, na co my pozyskujemy fundusze, tak? I teraz to przygotowanie obejmuje, bym powiedziała, takie trzy obszary. Pierwszy obszar to jest strategia komunikacji. Tak, my musimy mieć strategię komunikacji. To nie może być robione ad hoc. Jak komunikujemy się na stronie internetowej? Zaraz o tym będzie kolejny slajd. W jakiej częstotliwości i w jakim stylu wysyłamy newslettery, jak je piszemy, jak funkcjonujemy w mediach społecznościowych, tak? Jakiego języka używamy na Facebooku, na LinkedInie, to są kompletnie różne platformy, to są oczywiste rzeczy, więc nie będę w to głęboko wchodzić, ale nie mogą być dokładnie te same, to nie są te same komunikaty, które wrzucamy na jedno i na drugie miejsce, czy jak do tego dojdziemy jeszcze na wszystkie inne platformy społecznościowe, to tak naprawdę do każdej z nich trzeba mieć inny profil, inny język, inny sposób komunikacji, tak? Jakiego typu materiały mamy i jak siebie prezentujemy? I od razu powiem, jeżeli pojawia się takie pytanie, no nie mamy pieniędzy na materiały, szczególnie te właśnie fundraisingowe, to można je robić tak naprawdę elektronicznie, i tylko drukować sobie dwa czy trzy egzemplarze, które są nam potrzebne do kontaktu z daną instytucją, z organizacją czy firmą. Nie musimy od razu myśleć o tym, że to musi być jakiś luksusowy, bardzo bogaty materiał. Tak naprawdę bardzo fajnie zrobiona prezentacja PowerPointowa, wydrukowana na dobrym papierze, z okładką, wręczona. Ona też wykona właściwą pracę. Mało tego, tak samo możemy tworzyć raporty roczne i w Wordzie mamy fajne szablony, o raportach jeszcze więcej powiem, tak? Ale pamiętajmy, że po prostu są bardzo ważne narzędzia, które musimy mieć przygotowane wcześniej, musimy mieć ustalony jakby język, którym się komunikujemy, który jest spójny z naszym charakterem i pewien styl graficzny, który powinien być wypracowany i niekoniecznie musisz od razu zatrudniać agencję reklamy, żeby ci tworzyła identyfikację znaku, co jest dosyć drogie zazwyczaj. Można to zrobić w zależności od skali projektu, od skali instytucji, też po prostu na niższym nakładem finansowym. Regulacje wewnętrzne. To o tym też będzie więcej. To są zasady honorowania darczyńców. Bardzo istotne, żebyśmy to wiedzieli zanim wychodzimy do tychże darczyńców, zaraz powiem co to jest, struktura sponsorska i świadczenia sponsorskie również, żeby unikać takiej przypadkowości, że jednego roku czy w jednym projekcie firmę za 15 tysięcy honorujemy tak jakby była po prostu królem udzielnym, a za rok otrzymamy 300 tysięcy i wtedy już nie wiemy jak te świadczenia po prostu zmultiplikować czy zeskalować w górę. A więc to nie może być uznaniowe, to powinno być określone. Regulamin pracy fundraisingowej. To jest dosyć istotne, szczególnie w przypadku dużych instytucji. To jest to, żeby zapewnić zespołowi fundraisingowemu pewne regulacje, które umożliwiają bardzo płynne poruszanie się po strukturze całej organizacji, proces zatwierdzania decyzji fundraisingowych, tudzież proces zgłaszania wniosków o dofinansowanie, żeby taki fundraisingowy zespół wiedział, w którym momencie oni mogą z danym projektem wychodzić. Tutaj się bardzo często zdarzają różne takie sytuacje, gdzie do zespołu fundraisingowego trafia jakiś projekt, który ten już wyjdzie na zewnątrz, mało tego, czasami już uzyska finansowanie, a dopiero potem się okazuje, że nie był w pełni na przykład zatwierdzony przez dyrekcję, tak? Albo że nie uwzględniono, że w tym czasie na przykład coś innego się dzieje w instytucji i tak naprawdę to się robi wtedy jakimś problemem. Więc w przypadku małych organizacji to nie jest kwestia, ale w przypadku już większych
instytucji, czy organizacji, czy fundacji, które mają po kilkanaście osób nawet i to już warto sobie doprecyzować, kto w jakim trybie zatwierdza i przyjmowanie darowizn i też wypuszczanie, że tak powiem, ofert partnerstwa na zewnątrz, czy bazy. Wspaniały temat, słuchajcie, kiedy naprawdę to jest tak oczywiste, ale znowu mówię z doświadczenia praktycznie na co dzień. Jak często, kiedy przychodzę do organizacji, okazuje się, że nawet nie ma jednego spójnego pliku, w którym by byli wszyscy darczyńcy, czy też wszyscy przeszli sponsorzy. Więc coś, co się wydaje takie bardzo oczywiste, nie jest oczywiste. Więc tutaj oczywiście, jeżeli reprezentujecie mniejsze organizacje, nie stać was na jakieś rozwiązanie typu CRM, absolutnie. Ja większość swojego czasu pracowałam na zwykłych, niezwykłych Excelach. Będziecie zaskoczeni, jak wiele Excel może i jak fajnie można sobie te bazy tworzyć. Więc oczywiście jest baza teleadresowa, którą trzeba uzupełniać i tego trzeba bardzo pilnować. I znowu, jeżeli to nie jest na bieżąco robione, to potem przy wysyłce może dojść do wielu, wielu niefajnych sytuacji, typu, że wyślemy, nie wiem, jakiś materiał do firmy, gdzie się już zmienił prezes, a myśmy tego nie raczyli odnotować, albo że osoba się przeprowadziła, a nikt u nas nie wniósł z tej informacji do bazy i znowu darczyńca nie otrzymuje na przykład materiałów. To wszystko są bardzo, bardzo niefajne potem sytuacje do odwracania fundraisingowego, więc nad bazy trzeba bardzo, bardzo, bardzo pilnować, o nie dbać i to jest tak naprawdę trochę, bym powiem brutalnie, serce potem dla fundraisingu, czyli mamy bazy teleadresowe, mamy bazy darczyńców i sponsorów, mamy bazy potencjalnych darczyńców i ja Wam pokażę taki prosty plik w Excelu, jak to sobie naprawdę ustawić. Mamy ewidencję pism, które wysyłamy i ofert. Wyślesz 5 czy 6, zgubisz się, już nie będziesz o tym pamiętał. A potem może być tak, czy pamiętała, że po kilku tygodniach albo miesiącach będziemy ponownie wracać do z tematem jakiegoś, albo na przykład z nowym programem do firmy, gdzie wcześniej wysłaliśmy ofertę, już o tym nawet nie pamiętamy i nie było żadnego follow-upu. Więc takie rzeczy są bardzo ważne dla fundraisingu. Jeżeli chodzi o stronę internetową, jakie są ważne przesłania pod kątem właśnie pracy i budowania tej wiarygodności i wizerunku? A przede wszystkim musimy się dobrze przedstawiać. Nie wstydzimy się nazwisk, nie wstydzimy się twarzy, pokazujemy to. To jest ważna część każdej strony o nas. Kim jesteśmy? Oczywiście tutaj się znajdują te rzeczy, o których mówiłam, misja, wizja, ale pokazujemy zespół. Słuchajcie, w przypadku przekazywania funduszy i rozmowy o finansach, to jest bardzo ważne, żeby budować poziom wiarygodności i twarz człowieka, konkretna osoba, a nie tylko adres biuro albo lista nazwisk bez niczego, to zdecydowanie szybciej tę wiarygodność i ten poziom zaufania buduje po prostu, kiedy my widzimy człowieka, widzimy krótki opis, kim oni są, czy to są przedstawiciele zarządu, członkowie zarządu, czy rady, czy też z zespołu. Jeżeli mamy bardzo duży zespół ludzi, przedstawmy kluczowe osoby i niech jeszcze one coś o sobie powiedzą. Także w internecie naprawdę jest przestrzeni dużo, nas nic nie kosztuje dodanie kilku podstron, a to jest istotne. Zamieszczajmy statut, nie bójmy się opowiadać o tym, jak skutecznie działamy, czyli zamieszczajmy raporty merytoryczne i finansowe, tak? Finansowe. To jest coś, czego ja również szukam, jeżeli chodzi o polecanie czy rekomendowanie danej organizacji do wsparcia finansowego. I to nie muszą być takie raporty czy sprawozdania finansowe, jak organizacje o statusie OPP muszą obligatoryjnie publikować. Znowu, to może być zwykły PDF, który ma kilka stron, którym opowiecie bardzo prostym językiem, co udało Wam się zrobić w danym okresie, w danym roku na przykład i dwie, trzy strony, na których pokażecie, nawet dwie strony, ile pieniędzy pozyskaliście, na co one zostały wydane, to może być zwykły wykres, naprawdę, to nie są żadne szczegółowe informacje, chyba że jesteś właśnie organizacją o statusie OPP, to jest coś innego, ale nie bójmy się pokazywać tych danych, nie bójmy się pokazywać list darczyńców i sponsorów, to tylko i wyłącznie pomaga nam budować też relacje i z nimi, ale budować też to otoczenie wokół nas, tak? Ten wizerunek, jeżeli ktoś wejdzie i powie wow, tyle osób już wspiera, tyle firm, to znaczy, że to, co robią, jest naprawdę wiarygodne i skuteczne i warto rozważyć tę organizację.
pokażmy partnerów merytorycznych, pokażmy partnerów medialnych. Komunikujmy też klarownie, na co, że w ogóle pozyskujemy finanse. Piękna, odrębna zakładka, która może się różnie nazywać, tak? Czy współpraca, czy partnerstwo, czy wesprzyj nas, przyłącz się. Różne są tutaj możliwości i tam przedstawiamy w krótkim opisie, że możemy się rozwijać dzięki pozyskiwaniu funduszy, wymień źródła, z których pozyskujesz, tak? Pokaż zespół, jeżeli to jest jedna osoba, niech tam jest zdjęcie tej osoby. Napiszmy, że mamy partnerstwa i dla darczyńców indywidualnych, że można wybierać dany obszar, projekt i mamy też, przygotowujemy partnerstwa dla podmiotów biznesowych. Fajnie, to wszystko można bardzo ładnie opisać. Oczywiście też powinien być zawsze umożliwiona płatność online. Oczywiście online się nie, to zazwyczaj są kwoty, które są niewielkie, ale dajmy taką możliwość, żeby ktoś, kto patrzy, czyta naszą stronę, jest poruszony tym, co robimy, mógł też po prostu tak pod wpływem chwili i tego, o czym czyta, przekazać nawet drobne wsparcie. Online to jest bardzo proste w sumie do instalacji, takich bramek jest bardzo dużo. Tutaj jest krótko, tylko pokazuję Wam jeden przykładowy, jest akurat angielska strona internetowa, ale która ma na jednym, tak naprawdę na pierwszym otwarciowym slajdzie, ty wiesz wszystko, wiesz po co istnieją, nie epatują nieszczęściem. Zauważcie, że tutaj całe słownictwo jest związane tak naprawdę na rozwiązanie. I to też jest ważne, szczególnie dla organizacji, które zajmują się pomocą humanitarną, czy też takimi naprawdę trudniejszymi tematami, żeby nie epatować tylko nieszczęściem i nie bazować tylko na tym odruchu, takim pierwszym, podstawowym, bardzo ważnym, ale takim empatycznym, jeszcze o motywacji powiem, ale żeby od razu nakierowywać na to, że to, co my robimy, jest rozwiązaniem, tak? Żeby nie zostawiać odbiorcy z takim poczuciem ogromnego ciężaru, tylko emocjonalnego nawet, tylko żeby od razu pokazywać, to co my robimy jest rozwiązaniem i ty, wspierając nas, możesz się przyczynić do tego, że dany problem będzie rozwiązywany. Więc nasze słownictwo jest bardzo, bardzo istotne. I od razu jest możliwość, jak widzicie, płatności, gdzie też i klarownie skomunikowane, jak ta płatność będzie przekazana i ile z tej płatności przejdzie, akurat to jest 100%, będzie wykorzystywane na realizację celów. Idziemy dalej. Prezentacja. Kluczowe elementy w prezentacji. Wizja, oczywiście, to już się nie będę powtarzać, jak działamy, czyli główne obszary działania, unikamy szczegółów, unikamy zasypywania prezentacji jakimiś tytułami konkretnych projektów, nie. W tej prezentacji fundraisingowej, a tak naprawdę jest dobrze mieć dwie prezentacje, jedną ogólną o naszej organizacji, a drugą prezentację, która ma wprowadzenie ogólne, a potem przedstawia już szczegółowo dany projekt czy program, na który potrzebujemy pozyskać wsparcie. Więc w tej pierwszej części mówimy, znowu przedstawiamy siebie, przedstawiamy główne obszary działania, tak żeby ktoś mógł się od razu ulokować i wiedzieć, o okej, okay, i może ten obszar i tu będę chciał otrzymać więcej informacji, tak? W drugiej części, którą już nazywam zaproszeniem do współpracy, i fajnie jest oddzielić pierwszą część od drugiej czystym slajdem, tak to my napiszemy, zapraszamy do współpracy. To jest prosty, psychologiczny zabieg, ale już taka osoba wie, że okej, okay, już przeczytałam, jak świetni jesteście i skuteczni, ale teraz wiem, że to już jest apel do mnie. Jak zapraszamy do współpracy, to już wiem, że to wymaga jakiegoś action po mojej stronie, chociażby jakiejś akcji, chociażby podjęcia decyzji czy rozpatrzenia wniosku. I w tej drugiej części jest dobrze przynajmniej nawet ogólnie powiedzieć, jakie obszary, jeżeli to jest mowa o ogólnej prezentacji, tak, to można podbić to, że poszukujemy wsparcia czy partnerów strategicznych dla każdego z tych obszarów, ale można również wesprzeć konkretne projekty. W przypadku prezentacji, która jest jakby pozyskuje finansowanie jednego konkretnego projektu, to dobrze jest zamieścić budżet, ale bardzo uproszczony. Naprawdę bardzo uproszczone, 4-5 głównych pozycji. Jak będą pytania, doślemy dodatkowy budżet, szczegółowy już, tak? I też wymienić
poziomy wsparcia, że każda kwota wsparcia jest ważna, ale pokażmy też, że mamy wsparcie na poziomie takim strategicznym, to może być 50, 60, 70 czasem procent budżetu tego projektu, ale dajmy też możliwość, i można być na przykład głównym darczyńcą, ale można być też czy tam sponsorem, jeżeli idziemy do firmy, tak, inna tytulatura, ale można również wejść na niższym poziomie. To jest bardzo ważne, żeby dać naszemu rozmówcy taką możliwość bezpiecznego wyboru poziomu finansowania, aby nie było czegoś takiego, że tylko jak gdyby idziemy z jednym budżetem, ktoś patrzy na stawkę, mówi wow, no 100 tysięcy, nie mamy takiego budżetu teraz i mówi nie, bo myśli, że to jest wszystko albo nic, więc pokażmy te poziomy wsparcia, aby ktoś mógł powiedzieć ok, w tym roku to może być, nie wiem, 25 tysięcy czy 30, ale wchodzę w to, tak? Więc to jest ważne, żeby to zakomunikować. I kontakt na końcu. Oczywiście, prośba wielka, nie dajemy tylko kontaktu na zasadzie biuro małpa, nazwa domeny, imienny kontakt. Imienny kontakt, imię, nazwisko, telefon i adres mailowy do tej konkretnej osoby. Lecimy dalej. Newslettery. Bardzo istotna część naszego życia to są newslettery. Ważne jest, żeby nimi nie zasypywać odbiorcy, nie spamować, to nie jest dobre. Ważne jest też w przypadku pozyskiwania partnerów i darczyńców, żeby mieć newsletter, który jest im dedykowany. I to nie jest newsletter tylko o fundraisingu, to jest newsletter, który komunikuje nasze działania, ale robi to w bardzo sposób taki bardzo zaangażowany. To nie jest zbiór aktualności, bo najczęściej newslettery to jest po prostu zasanie ze strony internetowej bieżących wydarzeń, tak? I one gdzieś tam lecą. I to jest ważne, bo mamy przecież różnych odbiorców w bazie, które i te osoby potrzebują wiedzieć, co się u nas na bieżąco dzieje. Natomiast te newslettery dla darczyńców to nie są, tak jak to mówię, parafialne ogłoszenia. To jest tak naprawdę opowieść o tych, nie wiem, ostatnim kwartale, co się udało zrobić. Fajnie jest to rozpocząć takim krótkim akapitem wprowadzającym. To może być podpisane albo przez fundraisera, albo przez szefa instytucji, albo jeżeli ostatni kwartał był zdominowany jakimś super wydarzeniem, to niech ten newsletter konkretny rozpocznie, nie wiem, koordynator tego wydarzenia. Uśmiechnięta osoba, świetne zdjęcie, bardzo krótki opis, co się udało zrobić. Więc tutaj nacisk jest tak naprawdę na inspirowanie i pokazywanie tego, co jest najważniejsze i też od razu prognozowanie, czy pokazywanie, jakie są nasze plany. Jeżeli, a to o tym już na kolejnym slajdzie, to nie będę wybiegać, o tym powiem o darczyńcy i o fundraisingu wpisanym w przekaz. I co jakiś czas, czyli mamy newslettery, które po prostu trzymają pewną komunikację, żeby darczyńca, czy partner, czy taki ambasador wiedział po prostu, co się dzieje i jak super się rozwijamy i działamy, a z drugiej strony robimy cyklicznie, co kilka miesięcy, raz do roku, raz na pół roku, mailingi czy kampanie stricte fundraisingowe, które już mają wszystko, co jest treścią tego maila, dotyczy konkretnej jednej akcji, na którą pozyskujemy finansowanie z dużym klawiszem przekaż darowiznę, tak? I też pamiętajmy, mówimy zawsze, mówimy nawet jeżeli apelujemy o wsparcie, to zawsze mówimy tym językiem po prostu celu i takiej skuteczności i rozwiązywania danego problemu. Niezależnie czy to jest mailing, który ma pozyskiwać finansowanie taki fundraisingowy stricte, to tam oczywiście ten klawisz jest gdzieś tam bardzo centralnie, ale nawet takich zwykłych mailinga, które mówią o naszym działaniu, też na końcu, subtelnie, ale na końcu nie zawsze jest gdzieś ten przekaz, klawisz, który umożliwia kliknięcie, to są proste mechanizmy, w każdym z tych programów do wysyłki newslettera jesteście w stanie coś takiego wstawić, klawisz, który przenosi na Waszą stronę internetową, gdzie można dokonać płatności. Coś się zawiesiło chyba. Zawiesiło, ale... Wszystko jest w porządku, Marta, możesz kontynuować. Tak? Dobrze, to tak. U mnie jest tylko. Dobrze. Kolejna ważna rzecz, patrzmy na język, jakim się posługujemy i unikajmy hermetyczności języka. Unikajmy takich stricte slangowych zwrotów, bądźmy naprawdę...
piszmy, używajmy języka, który jest inkluzywny, który będzie zrozumiały dla innych. Dobrze jest sobie przećwiczyć nawet wizję i misję i język, jaki używamy do definiowania siebie, jest dobrze przećwiczyć z osobami. To nie jest tylko to rodzina i przyjaciele, bo oni już tak są z nami zżyci, że dla nich jest wszystko jasne, co jest w naszej głowie. Ale weźmy dalsze kręgi znajomych czy jakichś kontaktów i po prostu ćwiczmy. A może ktoś pracuje w jakimś po prostu biznesie, nawet jest dalekim znajomym, ale opowiedzmy o tym, co robimy. Poprośmy o konsultację tego, czy ten sposób, w jaki się wyrażamy, jest zrozumiały i jest po prostu zrozumiały i komunikuje tak naprawdę to, co chcemy. Storytelling, to właśnie już też trochę wskazywałam, czyli my opowiadamy i czyli można unikamy po prostu takiego pisania, bo to teraz to są uwagi, które nie dotyczą tylko newslettera, to dotyczy w ogóle i prezentacji, i strony internetowej, jeżeli będziecie robić jakąś broszurę, tak? Opowiadajcie, zaczynając od czegoś ciekawego, potem przekazując jakieś szczegóły, ale nie wchodząc znowu na poziom dużych szczegółów. Dbajmy o to, żeby dawać dużo tak zwanych testimoniali, świadectw, opowieści ludzi, którzy albo z nami pracują, możemy dawać wypowiedzi w ogóle też naszych pracowników, którzy przedstawiają dany obszar, tak? Im więcej tych story, czyli nie mówimy dnia 26 listopada odbyła się prezentacja, uczestniczyło 60 osób, tak? To nie jest właściwy sposób opowiadania. Trzeba wyciągnąć to, co było najciekawsze, albo czemu miała służyć ta prezentacja, czy to wydarzenie. Od tego zacznijmy. Albo zacznijmy w ogóle od wypowiedzi, od jakiegoś efektu końcowego. Znajdźmy to coś bardzo, bardzo ciekawego i od tego starajmy się wychodzić z naszym przekazem. Fundraising wpisany w przekaz to jest nie mniej, nie więcej, tylko podkreślanie zaangażowania. Czyli jeżeli nawet piszemy o byłych, o rzeczach, które się wydarzyły, podkreślajmy to, że one się były możliwe dzięki wsparciu darczyńców. I to nie jest taki, wiesz, taki tak zwany po prostu na końcu taki stempelek, finansowanie, dwukropek, tarara, prawda? Tak czasami trzeba robić, ale można to wpleść w narrację, tak, że to wydarzenie, tak jak i pozostałe obszary działania naszej fundacji czy organizacji, możliwe są dzięki ludziom dobrej wiary, którzy są naszymi partnerami. I ten projekt był wsparty przez, dziękujemy, zachęcamy innych, którzy chcieliby się na przyszłość również przyłączyć do kolejnego na przykład cyklu. Tak? To można robić bardzo subtelnie i wplatając w opowieść o danym wydarzeniu. Bardzo fajnie jest na przykład wplatać, w ogóle wykorzystywać w naszej komunikacji wizerunek samych darczyńców, jeżeli się oczywiście zgodzą. Czyli na stronie internetowej, w zakładce chociażby nawet listy darczyńców, coś co bardzo lubiłam robić, czyli przy dużych, już takich większych darczyńcach, ale dawaliśmy ich zdjęcia, czyli jak była lista darczyńców, można było kliknąć na nazwisko danej osoby czy firmy. I tam była dedykowana podstrona, gdzie krótko opisywaliśmy, czy to firmę, czy to osobę. Było zdjęcie i była wypowiedź. I ta wypowiedź nie była po prostu, nasza firma jest świetna, albo darczyńca nie mówił, ja jestem świetny, tylko było, dlaczego wspieram. Czyli tak naprawdę oni jeszcze podbijają nasz własny przekaz fundraisingowy. Więc to jest bardzo fajne narzędzie. W newsletterach możemy zawsze jeden news dedykować na przykład nowej firmie czy nowemu darczyńcy. I to nie tylko tym dużym, dlatego że też mniejsi darczyńcy czasami mają tak świetne opowieści własne, dlaczego akurat nam przekazują pieniądze, dlaczego my uznają nas za właściwe miejsce czy podmiot, który będzie wykonywał pracę. Więc pokazanie tego i wrzucenie do przekazu tylko i wyłącznie po prostu jest z plusem dla nas. To jest ten wizerunek darczyńcy, który tak naprawdę nam tak pomaga pozyskiwać finanse. Dbajmy o proporcje obrazu i tekstu. To są bardzo praktyczne uwagi, ale nic gorszego niż w materiale tak zwana ściana czy blacha tekstu. Mniej słów, więcej obrazów, świetne podpisy pod zdjęciami. Podpis pod zdjęciem też komunikuje, nie powinien powtarzać treści, powinien nieść dodatkową treść. Dbajmy o materiał wizualny jeszcze przed robieniem materiałów, czyli jak już
prowadzimy te wydarzenia, tak? Miejmy zawsze fotografa, niekoniecznie odpłatnego, możemy mieć wolontariusza, ale to jest, żeby warto jest też zbriefować taką osobę. Bardzo często, nie wiem, dostawałam na przykład po wydarzeniu, nie wiem, 100 zdjęć, a potem się okazało, że żadne z tych zdjęć nie może być wykorzystane, bo nie ma dobrego ustawienia. Taki fotograf, czy my po prostu podchodzimy do ludzi, prosimy, aby stanęli, uśmiechnęli się, więc cały czas miejmy w głowie to, nawet realizując działania programowe, to jest ważne, żeby przekazać to osobom, tym działom merytorycznym, też w naszych organizacjach, żeby dbali o pozyskiwanie tego atrakcyjnego, fajnego materiału wizualnego. Honorowanie tak już bardzo w skrócie mówiąc, bo to jest szeroki temat, no odrębny webinar zupełnie, możemy podzielić na honorowanie podstawowe, takie projektowe w obrębie jednego wydarzenia. Naming opportunity, nawet nie będę tutaj o tym mówiła, to jest coś, co się nazywa wskazanie darczyńców, czyli możliwość dedykowania jednego pomieszczenia czy obszaru jakiejś osobie, tak, że będzie taka tabliczka, która przy wejściu do tego miejsca będzie podawała nazwę miejsca oraz nazwisko i darczyńcy. I w zasadach honorowania jest też właśnie ta struktura i świadczenia sponsorskie. I teraz przechodząc, to są akurat przykłady z polinu ścian darczyńców, tutaj widzicie po lewej stronie przykładową tablicę naming, wskazania darczyńcy, ale to nie jest istotne, chcę tutaj, żebyśmy się zatrzymali. Honorowanie darczyńców to jest wyraz wdzięczności. To nie powinno być na przykład uwzględniane w umowach darowizn, to jest wyraz wdzięczności danej organizacji. Dobrze jest, właśnie przygotowując się, ustalić sobie kilka kluczowych poziomów honorowania. Jeżeli mamy budżet typu 500 000, to możemy założyć, że nasz największy darczyńca to już będą największa kategoria, którą jakoś tam nazwiemy, nie typu, że złoty czy platynowy, tak, ale musimy mieć jakąś godną nazwę, która też do nas pasuje. I ona, powiedzmy, przy budżecie 500 000 może być ta najwyższa kategoria darczyńców typu 200 000. Czyli poniższy poziom byłby na przykład 100 000, potem 50 000, może być 30, 25, 5, 1000, ok? I staramy się, każdej z tych poziomów nadajemy fajną nazwę. A tutaj sobie spisujemy w sposoby, w jaki będziemy dziękować. Jeżeli mamy właśnie, nie wiem, raport roczny, listę w internecie darczyńców, zaproszenie na jakieś ważne wydarzenie, ale fajnie jest to ustalić. I to jest coś, to jest tak zwane honorowanie podstawowe. Czyli jeżeli nawet darczyńca przyjdzie i da nam na przykład 100 tysięcy, które będzie na realizację, na rzecz realizacji, na realizację jakiegoś konkretnego programu, to taki darczyńca jest honorowany w obrębie tego programu, prawda? Wszystko, co robimy w tym programie, gdzieś tam mamy opis, że to jest możliwe dzięki finansowaniu takiej osoby. Ale oprócz tego honorowania projektowego, my mamy swój też system taki ogólny. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, żeby budować poczucie przynależności do społeczności wokół nas. Jeżeli macie siedzibę, swoją własną, jakiś budynek, fajnie jest zrobić właśnie ścianę darczyńców, tak? Albo mieć jakieś takie miejsce, w którym my stale o nich pamiętamy, albo o nich to chociażby będą właśnie strona internetowa i materiały, które drukujemy, ale żeby oni wiedzieli, że są częścią, to nadanie tytułu honorowego, tak? Że są częścią jakiegoś szerszego grona i bardzo się zżywają wtedy darczyńcy z nami. Więc taki prosta tabela, którą tutaj widzicie, gdzie tu mamy w pionowych kolumnach nazwy, nazwa 1, 2, 3, 4, tak jak mówiłam, one są uzależnione, mają przypisane pewne progi, tak? Związane z progi finansowe i w wersach poziomo piszemy sobie jakby sposoby, w jaki my dziękujemy. I ta lista w dół po prostu może się w zależności od naszych tutaj możliwości, może mieć kilka do kilkunastu punktów. I tutaj V lub X-em zaznaczamy, w jakiej kategorii co komu przysługuje. Unikniemy wtedy właśnie tego uznaniowego podejścia, które też może być bardzo niedobre potem w obrębie samych darczyńców, bo się będą czuli jakby tak nie fair, że nie wiadomo jakie są zasady, że komuś tam będą dziękować, innym nie będą dziękować, albo ktoś tam się pojawi na jakiejś tabliczce, a inny się nie pojawi. To bardzo psuje atmosferę. A tak jak mówię, budujemy pewną społeczność i ona powinna być budowana według pewnych
regulacji. Więc dana organizacja, czy to jest fundacja, czy instytucja, może wprowadzić swój własną zasadę, regulację wewnętrzną, że mamy, nie wiem, 4 tytuły honorowe, którymi dziękujemy partnerom, którzy finansują naszą współpracę. Ten system honorowania, ten ogólny, to nie są świadczenia sponsorskie. Więc tutaj też bardzo krótko, bo to jest bardzo duży temat, ale sponsoring generalnie, sponsoring to jest, można by powiedzieć, usługa pewna rynkowa, reklamowa, wizerunkowa. Może rynkowa to jest źle powiedziane, tak? Ale tutaj jest firma, która przychodzi i daje 50 tysięcy złotych, powinna dostać pewien ekwiwalent wizerunkowy za 50 tysięcy złotych. Czyli jeżeli wspiera jakieś wydarzenie, my będziemy ze swojej strony, wystawimy roll-upy, banery w internecie, pokażemy, jakie były zasięgi naszych postów. I tu znowu, słuchajcie, wracamy do tego, im lepsza jest nasza komunikacja, im bardziej o to dbamy, tym bardziej jesteśmy atrakcyjni dla podmiotów biznesowych, bo sponsoring jest ważny i to nie można też traktować, że to jest takie czysto reklamowe. Firma musi dostać raport, prawda? I oni się muszą też wykazać, że te zasięgi były atrakcyjne, żeby móc kontynuować wsparcie w tej formule, ale bardzo często po prostu firmy mają znacznie większe budżety na reklamę, na sponsoring niż tak zwana pula zarządu do przekazania darowizny, która jest zazwyczaj skromna. Nawet te granty w obrębie CSR czy ESG też są skromniejsze, a fundraising, sponsoring ma zazwyczaj szersze budżety, więc firmie jest wygodniej przekazać pieniądze, ale my musimy być przygotowani też na to, żeby wtedy, bo w papierach to się musi po prostu, brutalnie mówiąc, zgadzać, żeby dać te świadczenia, które są atrakcyjne. Jeżeli wykonaliśmy swoją pracę przygotowania się do fundraisingu, tak, dbamy o komunikację, mamy szerokie zasięgi, zbudowaliśmy partnerstwa medialne, to faktycznie jesteśmy w stanie pokazać, że nasze posty, newslettery, strony internetowe, media społecznościowe sięgają szeroko. I wtedy jesteśmy dobrym partnerem do takiej współpracy. I tutaj w Excelu, słuchajcie, ja naprawdę większość rzeczy robię w Excelu. Ostatnio planowałam wielomilionową kampanię i robię ją w Excelu, bo ma różne arkusze, w jednym robię wyliczenia, w drugim opisuję, w trzecim robię piękną strukturę graficznie. Więc w ogóle Excel, mój przyjaciel. Struktura sponsorska to jest coś, tylko żeby Wam pokazać, nawet nie musicie tutaj szczegółów widzieć, tylko zobaczcie, możecie sobie tworzyć pewną infografikę, tak? Ale graficznie zobaczyć, jak to leży. Te duże tytuły, te belki na górze, to są, ja to nazywam takimi sponsorami parasolowymi. To jest nadanie czy przypisanie, że ktoś obejmuje sponsoringiem całą fundację, całą organizację, całą instytucję w danym roku. I ten pierwszy poziom, największy, to może być na przykład mecenasem, albo głównym sponsorem, albo cokolwiek tam wymyślimy. Ale to są, pamiętajcie, to są sponsoringi. To nie jest już to dziękowanie honorowe, to są sponsoringi. Potem możemy sobie wyodrębnić obszary. I to wszystko oczywiście tutaj ma kwoty. Powinno mieć zawsze kwoty, kwoty netto. To też buduje pewną, wiecie, taką transparentność i przewidywalność, że jak firma dostanie taką ofertę, w jednym roku mogą wejść na poziom 50 tysięcy, ale oni wiedzą, że macie też poziom za 100 i za 250 i jakie są przy tym świadczenia i w ten sposób możecie budować wieloletnie partnerstwo, czyli oni mogą sobie tam awansować w tej strukturze. Czyli tu mamy te parasolowe. Tutaj dajemy możliwość wsparcia danego obszaru. Poniżej, te takie już tutaj na samym dole, co widzicie w tych dwóch kolorach, to są już możliwości sponsoringu dla konkretnych projektów czy też wydarzeń. I tutaj akurat, w tym na dole, ja bym zawsze proponowała, żeby były przynajmniej 2 poziomy, a tak naprawdę najlepiej 3, tak jak mówiłam wcześniej, tak, żeby dać firmie możliwość, tak jak mówiłam przy prezentacji, tej struktury, że prezentacji, po prostu z trzy poziomy. Tak jak widzę tutaj ten komentarz i dokładnie to podkreślam, jest coś innego, darowizny, to jest honorowanie i to jest dziękowanie i tego nie może być w żadnej umowie i to nie jest żadne świadczenie, ale teraz ja jestem w obszarze biznesu i partner z biznesem i stricte sponsoringu i faktur, tak? I tutaj musimy być bardzo, bardzo precyzyjni w tych swoich świadczeniach. A darowizna jest bezstronnym, jednoosobowym przekazaniem wsparcia finansowego i jedyne, co my możemy zrobić, to tylko podziękować. Ale tak jak mówiłam, powinniśmy wiedzieć, jak dziękujemy, ok? To tak odnosząc się tutaj na szybko do jednego z komentarzy na czacie. I teraz jesteśmy przy sponsorach. I znowu Excel.
I to bardzo radzę. To jest oczywiście już znacznie bardziej rozbudowana struktura niż to bardzo proste dziękowanie i honorowanie. I tutaj wymieniamy sobie na górze, ale w podobnej idei, pomyślę, że na górze wymieniamy wszystkie tytuły, które mamy w danej, w swojej organizacji, czy wychodząc od tych dużych po sponsoringi poszczególnych wydarzeń, a na dole lecą świadczenia. I w dużych organizacjach tych świadczeń jest i 100, i 100 kilkadziesiąt. Ale taki dokument jest bardzo ważny, on pomaga tak naprawdę wycenić te świadczenia i jest no, potrzebnym narzędziem do pracy. Dalej, teraz bazy. Jesteśmy cały czas w pierwszej części przygotowania do tak naprawdę pracy. Te bazy darczyńców powinny mieć podstawowe kategorie, jak oczywiście, i też mówię, to nie musi być CRM, idealnie jak macie jakieś rozwiązanie, które jest rozwiązaniem CRM-owym, ale równie dobrze Excel, i ja tak jak podkreślam, większość czasu pracowałam w Excelu, sobie poradzi przynajmniej z częścią rzeczy. Natomiast to jest bardzo istotne, żebyśmy mieli jedno miejsce, w którym gromadzimy szeroką wiedzę o wpłatach darczyńców i sponsorów. Dlaczego? Chociażby dlatego, że jak po kilku latach, wiesz, nie może być to w tak zwanej pamięci instytucjonalnej, a że jedna osoba pamięta, czy dwie osoby pamiętają, czy mają to w swoich plikach. Jest jeden centralny plik i po kilku latach możemy na przykład mieć spotkanie z jakąś nawet firmą albo z osobą darczyńcą indywidualnym i my musimy umieć w bardzo szybki sposób zobaczyć, jaki był wkład wcześniejszy tej osoby, tej instytucji czy fundacji w finansowanie naszej organizacji. I dlaczego nie wystarczy tutaj zwykły wykaz księgowy? Bo to jest takie pierwsze pytanie. Otóż dlatego, że ten podział między darczyńcą instytucjonalnym, czy to jest powiedzmy firma, czy indywidualnym, jest bardzo płynny. Nie chcę Wam tego komplikować w głowie, ale może być tak, że ja jako Marta Wróbel, załóżmy, mogę przekazać darowiznę jako osoba fizyczna, mogę przekazać przez swoją fundację własną, rodzinną, na przykład przekazuję przez fundację, a mogę przekazać ją przez firmę, a mogę ja, jako Marta Wróbel nadal, mając swoją działalność gospodarczą i swój biznes, mogę przekazać Wam w formie sponsoringu. I zobaczyć, są różne typy, różne podmioty będą wpłacały i w księgowości to wyjdzie na przykład, że wpłaciła nawet darowiznę jakaś firma ABC, ale tak naprawdę od strony fundraisera teraz myślimy, najważniejsze są relacje. I dlatego w tej bazie ja muszę prowadzić ewidencję per relacja, kto jest tą osobą podejmującą decyzję, z kim my prowadzimy relacje. Nie mówię, wiecie, o firmach, gdzie na przykład firma ma prezesa zarządu i tak dalej, ale to jest prezes, on jest tylko pracownikiem, to tam po prostu to jest firma, tak, jako firma. Ale mówię w sytuacji, kiedy mówimy albo o biznesie właścicielskim, albo o biznesie właścicielskim, albo właśnie o takiej sytuacji, że jedna osoba może przez różne podmioty wpłacać. I ta baza powinna nam to łatwo umożliwić. Podsumowywanie wpłat. I to jest to takie oczywiste rzeczy, prawda? Czym piszemy, czy to jest darowizna, czy sponsoring, czy to jest darowizna celowa, czy ogólna, daty, raportowanie, tytuł w przypadku znowu darczyńców indywidualnych. My mówimy tylko o tym honorowym tytule, który został przez nas nadany. Jeżeli to są sponsoringi, to one mają odrębnie w każdej umowie sponsoringowej, są wszystkie świadczenia tam wypisane i tak dalej. Pamiętajmy o tej dużej różnicy, bo to mogą mieć komplikacje podatkowe z tym związane. I jeżeli macie CRM, chociażby najprostsze jakieś rozwiązanie CRM-owe, to tutaj można zrobić wspaniałe rzeczy. To znaczy automatyczne przypominanie w przypadku sponsoringu o fakturach albo w przypadku darowizn też automatyczne przypominanie nam o
o okresach raportowania, ewidencja, to jest bardzo ważne, ewidencja aktywności z naszej strony, kto kiedy co wysłał, jaki list, jaki materiał został przekazany tego typu po prostu ułatwienia. Link do skanu umowy, do w przypadku znowu sponsoringowych umów, to skanu i umowy i faktur, żeby ułatwić po prostu kompletną bazę. Dobrze. Teraz, moi drodzy, ponieważ czasu mamy niewiele, to ja tutaj przeskoczę przez te slajdy, wybaczcie, ale one są też bardzo oczywiste i to możecie na każdym portalu, ja Was jeszcze raz odsyłam chętnie do portalu ngo.pl i tam możecie sobie te wszystkie łatwo informacje znaleźć, tak? Jedną rzecz tylko tutaj powiem, źródła finansowania, pamiętajmy, żeby była dywersyfikacja. W momencie, kiedy pracujecie nad własną strategią pozyskiwania funduszy, własnym planem, pamiętajcie, to nie jest, wiesz, czasami organizacje się cieszą, że mają na przykład, nie wiem, jedna bogata osoba przyszła, albo jedna firma nas wspiera. To jest bardzo niebezpieczne na sytuację i naprawdę uwierzcie, że miałam już kilka takich ratunkowych akcji doradczych, gdzie właśnie większość finansowania organizacji wisiała na jednym podmiocie i potem w momencie, kiedy się zmienia jakaś infrastruktura, jak po prostu koniunktura albo coś się zmienia i ten darczyńca czy ta firma wypada, to jest zapaść finansowa, więc trzeba na to bardzo uważać, robimy sobie dywersyfikację, powiem więc wręcz brutalnie, czasami jest dla organizacji lepiej zamiast jednego milionowego darczyńcy mieć 10 po 100 tysięcy, czy 20 z mniejszym, czy 50, jeszcze bardziej rozproszonych, tak? Jest więcej pracy, ale jest bezpiecznie, więc starajcie sobie, patrząc jak gdyby na te źródła finansowania, jakby maksymalnie szeroko to rozplanować. I jedna rzecz, nie bójcie się samofinansowania. To jest to, że można mieć działalność gospodarczą i też w zależności od Waszego sektora działania można robić pewne rzeczy. Jeżeli macie duży kapitał intelektualny, jesteście jakimś think tankiem, przyciągacie ekspertów, możecie tworzyć pewne opinie czy opracowania, których mogą być wręcz jakby wyceniane i oferowane, a przychód tego jest całkowicie przeznaczony na działalność statutową. Można wypuszczać gadżety, książki, t-shirty, jeżeli w zależności wszystko od Waszego profilu, tak, profilu działalności, ale nie bójmy się tego, samofinansowanie jest fajnym narzędziem też, który pokazuje, że możemy też sami generować jakiś tam przychód. I w tym punkcie też powiem, uważajcie na grantozę, czyli uzależnienie się od grantów publicznych, dotacji. To jest pułapka, gdzie po prostu biegamy tylko od grantu do grantu i możemy się obudzić w takiej sytuacji, że całkowicie się zaczęliśmy realizować działania pod kątem grantów, a nie pod kątem naszej tak zwanej korowej, głównej misji, wizji i po prostu profilu działania. W formach darowizn zwrócę Waszą uwagę, bo to też reszta jest tutaj oczywista, tak? Większość z Was na pewno. Tutaj podkreślam różnicę między darowizną, sponsoringiem, barter, pro bono, darowizny rzeczowe, ale zwrócę uwagę na darowizny. Darowizny mogą być ogólne i celowe, darczyńcy indywidualni no, najczęściej przekazują darowizny celowe, czyli przypisane do konkretnego projektu, czują się z tym bezpieczniej. Darowizna ogólna może być szeroko wykorzystana na szeroko rozumiane cele statutowe. Ale w ogóle najpiękniejszym, że tak powiem, osiągnięciem najlepszym jest podpisywanie umów wieloletnich. I to też w czasie mojej pracy jako fundraisera było bardzo ważnym dla mnie priorytetem, żeby podpisać umowy wieloletnie, które gwarantowały pewną po prostu stabilność finansowania. Matching gifts to jest bardzo fajny mechanizm, nie mam tutaj tłumaczenia na język polski. To jest taka sytuacja, kiedy darczyńca obiecuje Ci, że da Ci 50 tysięcy, ale Ty musisz znaleźć drugie 50. I to jest znowu bardzo fajne, niby trudne, no bo sobie pomyślisz, o szkoda, mógłby mi po prostu dać te pieniądze, ale z drugiej strony idziesz do innego darczyńcy, czy też firmy i mówisz, możecie przekazać mi tak naprawdę nie 50,
tylko 100 tysięcy, bo bez waszych 50 nie mielibyśmy tamtych 50. Więc to jest też taki fajny, nas działa na zasadzie dźwigni, jeżeli będzie dobrze zbudowane środowisko darczyńców wokół projektu, to bardzo fajnie można ich angażować w akcje fundraisingowe i też kilkukrotnie byłam tego świadkiem, kiedy sami generowali takie akcje, rzucając takie wyzwania do swoich środowisk, do swoich znajomych, mówiąc na przykład ja dam 10 tysięcy, ale wy zrzućcie się na drugie 10 tysięcy na przykład, czy tam różne były kwoty, tak? Więc to są te akurat chciałam zwrócić uwagę wam na tę formę. Tutaj to są już takie zaawansowane rzeczy, to też nie mamy już na to czasu teraz. Kapitał żelazny, on dotyczy dużych organizacji, to są pieniądze, darowizny, które pozyskujesz, ale ich nie wydajesz, tylko one są inwestowane, a organizacja otrzymuje zysk roczny i utrzymuje się, czy nie utrzymuje, tylko i on jest wykorzystywany na realizację tych działań, więc to sobie po prostu przeskoczmy. Tutaj jest dla mnie z punktu widzenia naszego webinaru ważniejszy temat, to są tryby finansowania. Planując fundraising musimy wiedzieć, że oczywiście jest podstawowe życie fundraisera, to jest bieżąca robota. Jesteś cały czas otwarty na poszukiwanie nowych potencjalnych darczyńców, ale i to po prostu niezależnie od Twoich innych planów, zawsze musisz być gotowy, żeby zrobić prezentację, żeby się spotkać i żeby reagować na bieżąco. Ale oprócz tego mamy inne tryby, czyli można robić tryb roczny, czyli o tej samej porze mniej więcej wypuszczamy pewne kampanie, czy w dwa razy do roku, to są takie sezonowe. Inny tryb pozyskiwania pieniędzy to jest pod dany projekt, czyli niezależnie od kampanii rocznych czy sezonowych, ja pozyskuję pieniądze pod dane wydarzenie, pod dany projekt. I też znowu przeskoczymy, bo już tu czas nas pędzi. Chcę zwrócić, teraz będziemy przychodzić, a bardzo mi zależy na tym, żebyśmy porozmawiali o potencjalnych, gdzie szukać darczyńców, żebyśmy jeszcze tego dotknęli. Musimy przede wszystkim pamiętać, że darczyńca nie wnosi tylko zasobów finansowych. On wnosi nam przede wszystkim, można powiedzieć, siebie, tak? Tę markę i ten kapitał społeczny, który zbudował. To, że szczególnie jeżeli mowa o tych takich wyższych, większych darczyńcach, którzy wnoszą już nam kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych. Pamiętajcie, taka osoba jest bardzo ważna. Ona wnosi też, powiedzmy, potencjalnie jest dla nas drzwiami do swojego środowiska. I to jest bardzo ważne. Wnosi też to, że to nazwisko tej osoby, które coś znaczy w świecie biznesu, też nas w pewnym sensie, nie merytorycznie, ale jeżeli chodzi o wiarygodność, to nam tylko i wyłącznie pomaga. Kolejna rzecz, wnosi super kontakty. Ja zawsze powtarzam, że najlepszymi fundraiserami są sami darczyńcy. I oczywiście, że tu mówimy o darczyńcach indywidualnych, ale ja w swojej pracy fundraisera też przez kilka lat prowadziłam coś, co się nazywało Komitet Rozwoju. I tam akurat byli nawet nie darczyńcy, a tam byli przedstawiciele świata biznesu. I nawet nie wszyscy byli w firmach, które nam coś przekazały, ale oni byli moimi doradcami, którzy pomagali jakby skutecznie profilować prezentacje, wprowadzali mnie w miejsca, czy do swoich właśnie kontaktów biznesowych. Więc to jest, pamiętajmy, to jest ważne, że poza pieniędzmi nie traktujmy po prostu to, że po prostu patrzmy na cały ten kapitał ludzki, który jest... Który się do nas przyłącza i dlatego ja zawsze mówię, że to nie jest tak naprawdę pozyskiwanie funduszy, tylko pozyskiwanie przyjaciół, bo taki darczyńca, który pozostanie z Tobą na lata, to jest też potencjał, jest zaangażowany, jest dobrze z nim prowadzisz relacje, komunikujesz się, to on będzie bardzo skutecznie promował Twoje działania w swoim środowisku. I naprawdę bardzo rzadko musiałam występować z tak zwanego chodnika, czyli na zimno zupełnie do jakiejś firmy. Zawsze przez te szerokie sieci kontaktów udawało się po prostu wejść w miejsce, gdzie gdzieś był przygotowany grunt. I to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo istotne. Motywacje. Też krótko, oczywiście najsilniejszą też w naszym kraju motywacją jest empatia, szczególnie przy działaniach związanych z pomocą humanitarną, z reagowaniem na różne katastrofy i tak dalej. Doświadczamy tego w ostatnich miesiącach i tak,
Wiem, że to jest silne. Natomiast ja tutaj chcę zwrócić uwagę, bo ja działam głównie w zakresie bardziej takiej zmiany społecznej, edukacji, kultury, na pozostałe motywacje silne. To są wartości, to są zainteresowania i to są korzyści. Przy wartościach to mówimy o pewnej ideologii, o światopoglądzie, który musi być spójny z którąś z naszych wartości. Tego mówiłam, żeby tę naszą misję, wizję rozpisać też językiem wartości. Zainteresowania to może być stricte obszar, że twoją wartością jest na przykład nie wiem, to społeczeństwo obywatelskie, tak? Ale w ramach albo jakieś równouprawnienie, jakoś tam sobie nazwij wartość, ale na przykład jako narzędzie realizujesz na przykład programy muzyczne i ktoś może nie połączyć się z tobą na poziomie samej wartości, ale jest wielkim fanem muzyki albo i wtedy wiesz, zaufajcie mi, naprawdę bardzo wiele miałam takiej sytuacji, że musiałam szybko schodzić z poziomu wartości na poziom właśnie stricte zainteresowań. Tym zainteresowaniem to będzie też twoja lokalizacja, że ktoś, kto jest w tej samym mieście, w tym samym regionie, może cenić to, co robisz, nie tylko nie z powodu tyle wartości, bo to może być zbyt odległe, ale dlatego, że ty znacząco ubogacasz dany obszar geograficzny. I chociażby z tego powodu to wsparcie może być przekazane. I te korzyści, to mogą być też korzyści przynależności do bardzo atrakcyjnego projektu, przy takiego im większa, szersze to grono osób wspierających, tym oczywiście no, ten prestiż rośnie. I to też może po prostu przyciągać. I mamy precyzyjniej, tutaj przeskoczę znowu na ten nawet sponsoring, tak? Czyli już te świadczenia takie bardzo wizerunkowe, reklamowe. Im lepiej to mamy opisane i zrobione, to też są konkretne korzyści. Ale na przykład dla danej firmy oprócz korzyści oczywiście, że połączenie na poziomie wartości, szczególnie firmy, które mają naprawdę dobrze rozpisane strategie ESG albo CSR w obrębie ESG, czy mają swoją własną misję, wizję i się tutaj możecie zidentyfikować, prawda? Więc to naprawdę ten podział jest bardzo prosty, ale on działa bardzo dobrze i w przypadku darczyńców indywidualnych, i w przypadku biznesowych. I teraz jak to przełożyć, o ambasadorach to już mówiłam, to są te osoby wpływowe, które są przy naszym projekcie, osoby też byli i dotychczasowi darczyńcy i przedstawiciele biznesu i ja ich roboczo nazywam ambasadorami i oni nam ułatwiają pracę i sięganie po nowe kontakty. I teraz przejdźmy właśnie do tego, gdzie szukać, bo to się łączy z tym poziomem wartości, zainteresowań, korzyści. Więc pierwsza rzecz, rekomendacje ambasadorów, absolutnie. Pierwsza sprawa, lepiej pracujesz ze swoimi ambasadorami, tym po prostu bardziej będą zaangażowani w dawanie ci kontaktów. Kontakt ze sponsorami, darczyńcami z poprzednich lat. Znowu tutaj to podnoszę, bo tak jak mówię, często to jest zaniedbane. Ktoś myśli, o wiesz, ktoś dał, nie wiem, 3-4 lata temu, ale na przykład nie było żadnej interakcji, żadnej komunikacji z tą firmą. Ogromny błąd, więc bardzo fajnie jest, jeżeli jesteś nową osobą, nowym fundraiserem w instytucji, po prostu super jest, żebyś zaczął od stworzenia spójnej listy, pochodzenia trochę po organizacji, dopytania, kto pamięta, jak były prowadzone relacje z tą firmą czy z tą osobą i po prostu wysłania, nie od razu prośby o wsparcie, wysłanie podziękowania, bo na przykład nie wiemy, czy takie podziękowania były wysłane, zaproponować spotkanie celem opowiedzenia o tym, w jaką stronę idziemy, próbować odbudować zaangażowaną relację, tak? A trzeci poziom to jest już czysty, tak zwany brzydko po angielsku research, nie wiem, czyli badanie, tak? Przy pomocy internetu, firm, fundacji, sprawdzanie darczyńców indywidualnych pod kątem właśnie tych trzech motywacji: wartości, zainteresowania, korzyści. Napiszcie mi proszę, czy wybaczycie mi, jeżeli nie będzie sesji pytań i odpowiedzi. Taką mam pytanie. Ale to dajcie mi znać na czacie, bo jak coś to będę już kończyć i sięgnę tego, a jeżeli możemy do 19:30, to przynajmniej bym jeszcze kilka spraw poruszyła. Słuchajcie, tutaj widzicie teraz kolejny przykład bardzo fajnego modelu autorskiego, tylko podkreślę mojego, takiej bazy
do ustawiania sobie listy potencjalnych darczyńców i sponsorów. To tak naprawdę podsumowuje to, co mówiłam do tej pory. Czyli mam tutaj firmę, bądź w przypadku darczyńcy indywidualnego imię i nazwisko. Tu wpisujemy w przypadku firm czy fundacji, jaka jest wizja, misja, jeżeli jest, tak? Potem w kolejnej kolumnie mówimy o opisie działalności CSR, o opisie działalności CSR, o sponsorskiej aktywności, czy społecznej, czy filantropijnej, czyli to, czego się dowiedzieliśmy. I tutaj jest bardzo prosty mechanizm, że możecie sobie wpisywać, ja proponuję, żeby wpisywać od 1 do 3 punktów przy kolumnie wartości, zainteresowania i korzyści, tak, żebyśmy wiedzieli, czyli jeżeli jest powiedzmy firma i my pasujemy do siebie, jakbyśmy byli ręka i rękawiczka, proszę bardzo, wpisujemy 3. A jeżeli jest firma, gdzie po prostu w ogóle na poziomie wartości nic nie mamy wspólnego, piszemy 0, ale wspólnych może zainteresowaniach czy korzyściach, bo na przykład docieramy do tej samej grupy docelowej, co działania marketingowe tej firmy, to możemy wpisać tutaj 2 lub 3, tak? W kolejnej kolumnie jest relacja, czy to jest na przykład przez kontrahent, to ja rozumiem, jeżeli jest jakaś instytucja, która prowadzi też działalność gospodarczą albo organizuje, nie wiem, jakieś wydarzenia, może wynajmujesz przestrzeń, tak? I firmy są, które wynajmowały u ciebie przestrzeń, to ja to nazywam trochę takim kontrahentem, to tutaj możesz dać punkt. Jeżeli jest to dotychczasowy darczyńca czy sponsor sprzed lat, proszę bardzo, 2. I jeżeli masz rekomendację ambasadora, plus 1. I wszystkie te punkty zliczają się na pewną sumę. I potem jak wpiszesz sobie tam, nie wiem, kilkanaście tych firm, osób, fundacji, to wyjdzie ci, proszę bardzo, w tej prostej punktacji, kto ma największe szanse. Tak, tutaj jednak widzę, że dobrze by było odpowiedzieć na pytanie, to ja już zakończę i poproszę o wyświetlenie kilku pytań. Czy sponsor może żądać faktury kompensaty? A, to jest za sponsoring. To jest bardzo ciekawe. Nigdy mnie to spotkało. Rozumiem, że to do takiej sytuacji może dojść wtedy, kiedy świadczenia nie zostaną dostarczone. To też zależy zazwyczaj w umowach. W umowach jest zawarty sposób procedowania i właśnie to jest bardzo ważne, słuchajcie, przy sponsoringach, dbałość o rejestrację sposobów honorowania, czyli jeżeli mamy sponsoring, to my jako fundraiserzy czy marketing chodzimy z aparatami i absolutnie robimy zdjęcia, roll-up stoi, prezes na scenie wygłasza przemówienie, print screeny z Facebooka, z newsletter, który jest dedykowany danemu sponsorowi. I jeżeli tego nie ma, bo tym raportem do umowy sponsoringowej jest właśnie raport ze świadczeń wizerunkowych, to przypuszczam, że taka sytuacja może zaistnieć. Ale to też by pokazywało, słuchajcie, że albo ta relacja jest bardzo słabo zbudowana ze sponsorem, dlatego że na ogół wszystkie takie problemy z, nie wiem, ze świadczeniami czy niemożnością realizacji pewnych świadczeń są przy dobrej współpracy, przy dobrej relacji z podmiotem, są komunikowane na bieżąco i sponsor może być jakby uprzedzony. Czasami ja akurat tak miałam, że można szuka się innej możliwości realizacji świadczeń oprócz tego, co było obiecane. Dobrze, czy mam jakieś dalsze pytania? Jestem z fundacji edukacyjnej, dopiero rozpoczynamy działalność. Tutaj chcielibyśmy nawiązać współpracę z Microsoft. To jest pytanie bardziej do ekipy chyba obsługującej tutaj webinar. Jak to zrobić? Tutaj ponownie wrócę do tego, o czym mówiłam. Sprawdź. Wypiszcie sobie, jak gdyby, dlaczego jesteście najlepszym partnerem dla akurat Microsoftu. Co was łączy, w jakich zakresach realizujecie wspólne misje i tak dalej. 2. Sprawdź, czy gdzieś w waszym otoczeniu, fundacji są osoby, które mogą was zarekomendować. Jeżeli nie, to startujecie zwyczajnie po prostu pisząc na adresy do przedstawicieli w Polsce.
trzeba po prostu tę pracę wykonać. Jeżeli mamy gdzieś podmiot biznesowy, tego ambasadora, nie podmiot biznesowy, ambasadora, który jest w stanie nas gdzieś prowadzić, przedstawić, zapoznać, oczywiście, że jest łatwiej, ale jeżeli nie mamy, to uruchamiamy wszystkie możliwe kroki, które możemy zrobić. Piszemy świetną prezentację, krótką, bo to jest tylko, żeby się z nami spotkali, tak? Czyli nie wysyłamy PDF na 50 slajdów, krótka, w której podbijamy, piszemy list wiodący, który jest cały, powinien być naszpikowany językiem wartości, wspólnych wartości z podmiotem, do którego uderzamy i prosimy o spotkanie i robimy follow-upy. Tak też można i też się udaje. Jedną rzecz bym jeszcze podbiła, która jest niezrozumiana właściwie u większości, to są raporty. Żebyśmy nie traktowali raportów jako zła koniecznego. Raporty są ogromną możliwością dla nas, żeby pokazać naszą skuteczność. I znowu, ważne jest, żebyśmy po prostu znali swojego darczyńcę, czy to jest darczyńca indywidualny, czy to jest firma. I oprócz na przykład, nawet jeżeli firma, rozumiecie, dała nam, podpisała z nami umowę sponsoringową, która była pięknie rozliczana, żeśmy się wyspowiadali z tych roll-upów i tak dalej, prawda? Bo musieli, bo to szło z tej puli. Ale tak naprawdę motywatorem było to, że nam jesteśmy bardzo zbieżni na poziomie misji i wizji. Oprócz tych wszystkich takich, wiecie, bardzo technicznych rzeczy, zadbajmy o to, żeby i szły i piękne listy dziękczynne do przedstawicieli, i jakiś bardzo fajny raport, w ogóle taki bardziej merytoryczny z tego, co my robimy, tak? Traktujmy to naprawdę bardzo jakby szeroko, nie tylko według wymogów formalnych, że jesteśmy gdzieś zobowiązani do umowy, do raportowania i czasami te umowy są bardzo restrykcyjne, też z darczyńcami indywidualnymi wręcz, że trzeba dać, ja miałam kiedyś taką fundację, że trzeba było dawać naprawdę skany faktur, umowy, bardzo dużo dodatkowych rzeczy, tak? Ale niezależnie od tego wtedy my piszemy też, robimy czy raz do roku, czy kwartalnie, krótkie podsumowanie tego, jak funkcjonujemy, jak działamy, nie każdy otwiera newslettery, a jak taki darczyńca, czy osoba, z przedstawiciel firmy dostanie naprawdę z fajnym listem wiodącym, z podziękowaniem za to, co się wydarzyło, informacje o tym, co robimy, w każdym takim już takim relacyjnym raporcie, tak jak mówię, nieformalnym, ale relacyjnym, od razu na końcu możemy podbijać nasze plany i od razu sugerować, ale w nadchodzącym okresie będziemy robić jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, tak, działania i liczymy na to, że będziemy mogli nadal współpracować. Czy z każdym sponsorem należy sporządzać umowę? Pierwsza rzecz, mówimy o firmie, tak? O podmiocie biznesowym. Więc po pierwsze, firma może również przekazać nam darowiznę. I to, tak jak osoba fizyczna, firma również może przekazać darowiznę. I zawsze, tutaj akurat wymóg, praktycznie każda firma musi mieć podpisaną umowę ze względów jakby księgowych swoich i sprawozdawczości, bo ogólnie pamiętajmy, że nie każda darowizna musi mieć umowę darowizny, tak, ale z firmą to zazwyczaj tak jest. I ja jeszcze się nie spotkałam z układem sponsorskim, który by nie miał umowy sponsorskiej. To jest bardzo precyzyjnie, to chroni obydwie strony, tym bardziej podkreślam, że sponsoring jest pewną równoważącą się wymianą, tak, czyli dostajemy pieniądze i coś za to obiecujemy wizerunkowo. I to powinno być spisane w umowie sponsoringowej. Ona nie musi być rozbudowana, ale powinna być. Super. Pan Michał jeszcze dopytuje, co ona powinna zawierać, ale z tego względu, że już zbliżamy się do końca, ja postaram się tylko wrzucić link do ngo.pl, do miejsca, w którym ta kwestia jest właśnie poruszona. Mam nadzieję, że to się przyda. Ja tylko szybko odpowiem. Kwota, cel przeznaczenia, że jest to sponsoring związany z, zazwyczaj sponsoringi dotyczą wydarzeń, konkretnych rzeczy, bo to albo projektów, ale takich, które nie są zbyt rozległe w czasie, tak? Czyli kiedy to się wydarzy, zakres świadczeń i też wpłata pieniędzy na podstawie zresztą faktury VAT, wpłata płatności, które są albo jednorazowe, albo w kilku transzach i terminy. Terminy wpłat płatności, czyli kiedy wystawiamy fakturę sponsorską, bo to my wystawiamy fakturę sponsorską, tudzież jeszcze terminy raportowania, kiedy będzie przedstawiony raport. I zazwyczaj jest tak, że jeżeli jest płatność w transzach, to ostatnia transza jest po przekazaniu raportu. To tak, żeby odpowiedzieć na szybko.